Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy Wielkim Mistrzu? Amulet z Dwimerytu. Ten sam, który dałeś Alwinowi? Nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest zniszczony i wytarty. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią, a może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje. Tego już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. To koniec tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to co dalej? Nie udawaj. Wiesz, o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Przeszedłeś długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Wiesz, dopiero teraz poczułem, że rozpoczynam nowe życie. Zrodzony na nowo, ochrzczony krwią i ogniem. To fragment nowej ballady? Nazbyt pompatyczny. Życie Jaskier jest proste, nieprzewidywalne i piękne. Nie poznaję cię, Geralt. Wróciłeś zza światów, od razu wpakowałeś się w nową kabałę. Znów musiałeś zabijać potwory i rozmaitych skurwieli, którzy wyrządzili ci krzywdę, a teraz mówisz, że życie jest piękne? Znowu przesadzasz, nie jestem aż takim optymistą. Coś się kończy, coś zaczyna. Zabiorę ostatni fragment skradzionych tajemnic, wezmę głęboki oddech i ruszę przed siebie. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku, Wiedźminie! Wydawało się, że konflikt między Zakonem i Skojatel zmieni Wyzimę w pogorzelisko. Foltest znalazł rozwiązanie. Pozwolił walczącym wykrwawić się. Śmierć Wielkiego Mistrza złamała potęgę Zakonu. Kwiat Elfiej Młodzieży zginął podczas walk na ulicach Wyzimy. Nie było zwycięzców. Powstanie osłabiło Temerię. Foltest wiedział, że potrzebni będą mu zręczni dyplomaci. Triss Merigold została doradczynią króla. Czarodziejki zyskały na znaczeniu. Zdrajcy i intryganci zostali straceni lub wygnani. Szybko zastąpili ich nowi. Lud nie dostrzegł różnicy, lecząc rany i szukając zaginionych bliskich. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivii. Jednak oni woleli milczeć. Pytacie, co stało się z Wiedźminem? To już inna historia. Twoją pomocą Temeria i Redania zjednoczyły się. Więc za twój trud masz godziwą zapłatę. Wasza miłość, mistrzu. Bywaj, królu.